Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Damsie, moi kochani. Po dłuższej przerwie wracamy, ale już możecie zobaczyć, jakie zmiany doszły tutaj na kanale. Ogólnie to jest to, co naprawdę potrzebujemy, żeby coś tu osiągnąć, żeby te serie miały jakąś większą wartość, większą oglądalność, więcej łapeczek. No od razu, moi drodzy, sami możecie zobaczyć, że już jest nowy sprzęt, nowy PC. Inaczej już się, no naprawdę inaczej już się gra, inaczej się nagrywa. Jeszcze parę rzeczy trzeba dopracować, bo naprawdę mam wrażenie, że jeszcze coś nie jest dopracowane. Czasami mam w farmingu ścinki, takie, że na przykład ja nie odczuwam tego w grze, ale odczuwam to na przykład na nagraniu. Więc moi drodzy, ja wam wszystko dzisiaj opowiem, postaram się na spokojnie wam wszystko opowiedzieć, wszystko mam wypisane, więc jeśli ktoś jest zainteresowany wszystkim ogólnie seriami, co będzie nowego na kanale, nowe gry, różne rzeczy, zapraszam do oglądania dalej, no po prostu do końca oglądajcie. Też tak ciężko w ogóle po chorobie, że grypsko mnie trzyma, zatoki tak jeszcze trochę niewyraźnie gadam, tak, takie mam wrażenie, że ciężko mi się gada, ale już tam mniejsza, mówię, nagram coś, żeby potem nie było, że kurde, przerwa jest i w ogóle, no bo faktycznie jest przerwa, bardzo was za to przepraszam. Moi drodzy, co, no lecimy ze żniwami, wiem, faktycznie trochę niefajnie, że żniwa mamy tutaj, jak tu już święta idą, ale to jakoś wszystko zorganizujemy, jakąś mapę świąteczną, zimową, jakieś rameczki, wszystko się ogarnie. Moi drodzy, dzisiaj chciałem taki spokojny odcinek, żeby wszystko sobie wytłumaczyć, pogadać, opowiedzieć wam co nieco. Naprawdę, już możecie zobaczyć takie ścinki czasami, ale ja postaram się to z odcineczka na odcinek zlikwidować, żeby tego nie było. A więc co, moi drodzy, lecimy dzisiaj żniwa. Faktycznie te żniwa trochę tak nie zaciekawie. No ale mówię, kurczę, no coś trzeba robić, nie? Mówię, ile można siać. No i to jest na przykład duży plus teraz, że jest sprzęt. Nie muszę się ograniczać w tym, że na przykład... no, że muszę patrzeć na to, że mam mało maszyn. Teraz mogę na przykład dać sporo maszyn, jakie chcę, żeby te serie były bardziej upiększone, żeby one miały taki, wiecie, smaczek. No możecie sami zobaczyć. Tu maszyny mam wszystko poustawiane, od razu inaczej to się gra, inaczej seria to wygląda, lepiej to wszystko wygląda, no i idzie ogólnie lepiej. No. Co, moi drodzy, ja tak sobie powoli zajadę na pole i wam wszystko zacznę powoli opowiadać. No a teraz co tutaj, dłuższa przerwa była, wiecznie pod górkę, wiecznie jakieś problemy, jak nie to, to tamto, też ogólnie sprzęt chciałem ogarnąć. Żeby był, to jakoś na spontana wyszło z tym sprzętem, tak dnia na dzień. Później przed, jak czekałem na ten sprzęt, to mi się nie chciało ogólnie nagrywać na starym sprzęcie. Później znowu musiałem ten sprzęt doprowadzić do stanu, w sensie z Kamilkiem musieliśmy go złożyć. Bardzo dziękuję Kamilkowi tutaj za to, że naszykował mi fajny, konkretny sprzęt, że części ogólnie poogarniał, bo on tam pochowiec jest. Dziękuję mu bardzo za to, że go złożył, że on na razie cyka, ale trzeba jeszcze go dopracować. Miał być chłodzony wodą, no ale wiecie jak to, czasami z wiadra go chlupnę i już jest lepiej. Też trochę głośno, nie wiem czy to słychać tutaj ogólnie na nagraniu. To się później okaże, bo już próbuję któryś raz to wszystko ponagrywać. Dobra, cyk, pyk. Dobra, rozkłada się. Jedziemy. Kosimy. Ja sobie tutaj znowu pomogę myszką trochę, żeby to tak też fajnie było z zewnątrz, trochę tak, trochę w środku. Ogólnie robimy to na słomę, bo chcę po prostu presowanie tu zrobić, ale nie wiem jak to zrobimy, też faktycznie święta idą, ja tu z żniwami wylatuję. No ale to nic, coś trzeba robić. Dawno nie kosiłem, więc mówię, coś skosimy. Od razu przyjemnie to wszystko wygląda. Nie wiem, też muszę, bo chciałem ogólnie, żebyście mieli materiały w 60 klatkach, żeby to wam się przyjemnie oglądało. Jeśli nie wypali, no to zaczniemy nagrywać w 30, ale postaram się, żeby to miało jednak te 60 klatek, no żeby to jakoś przyjemnie się oglądało. Mam wrażenie, że też dużo jest wina OBS-a, że on naprawdę
Jednak może tego nie odczuwa komputer, ale czasami gdzieś tam jest takie uchylenia, że to naprawdę obciąży go. Albo jakiś, nie wiem, coś jest nie tak, no. Co ogólnie, no przerwa na kanale, sami wiecie, nowy sprzęt, to było w ogóle, to była ta przerwa na kanale. Też nie miałem, ciężko się ruszyć, jeszcze tu choroba mnie chwyciła, tu wiecznie coś, nagle tu jeszcze mapę próbuję dalej robić ciapę, no bo wiecie jak to jest, coś by trzeba nowego ogarnąć, żeby jakieś te odcineczki były ciekawsze. Ale mówię tak, zrobimy tak, że damy sobie, zagramy na Bolusiowie V7.2, jeśli ktoś by nie wiedział. No i mówię, żniwa tutaj, zawsze chciałem takie też inne mapy potestować, poczuć ten klimat na innych mapach, a nie tylko moja mapa i moja, też no brzydnie się, też bym chciał jakąś serię zimową na pewno na ciapie tam z odśnieżania, takie różne pierdołka. Ale to już wkrótce, no mamy tydzień do świąt, mam nadzieję, że to się jakoś ogarnie, jakieś ładne tutaj rameczki ogarniemy. I będziemy myśleć co jak, na pewno, no nie, no to tak spokojnie ja sobie opowiem. To dziękuję bardzo Kamilkowi, chciałem też jeszcze podziękować siostrzyczce za użyczenie sprzętu, za to, że naprawdę no, użyczała mi laptopa, że mogłem sobie nagrywać, bo gdyby nie ona, nie jej laptop, to ja bym tutaj nie nagrywał. Nie byłbym tu z wami. Faktycznie mamy od nowa zaczynamy kanał. Ale mam nadzieję, że w jak najszybszym czasie to się zacznie rozwijać. Też postaram się na bieżąco filmiki, no odcineczki dodawać, nowe gry jakieś zaczniemy testować, grać, jakieś kampanie fajne w różnych grach. Już mam jedną grę naszykowaną. Ogólnie mam tak, zamiar nagrywać tak. Pierwsze co, seria w tym tygodniu raczej będzie kampania z Battlefielda 1. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Bo naprawdę chciałem, jeszcze jak nie miałem kiedyś sprzętu, to powiedziałem tutaj, że będę nagrywać. Bo naprawdę kiedyś u Kamilka zagrałem, no aż przyjemnie mi się grało w tego Battlefielda, mówię, nie no, nagramy. Na pewno fani CS-a będą zadowoleni, albo ci, którzy naprawdę lubią wojnę, jakieś wojenne gry. ETS na pewno będzie, Farming, nowe serie i CS, no ale to tak spokojnie ja sobie ogólnie rozteguję, no rozplanuję sobie, żeby to wszystko wam powiedzieć, co chciałem to wam na razie już powiedziałem. Co to tu? No tu weźmiemy tak, Battlefield. Ogólnie zagrałem w Battlefielda, nie? U znajomego, u Kamilka i powiedziałem, że muszę nagrać tą grę. No naprawdę gierka jest, no miodzio, mi naprawdę się spodobała. Choć chciałbym w Call of Duty, no ale na razie mówię Battlefield spróbujemy, jeśli wam się seria spodoba, to będziemy ją kontynuować. Ogólnie pierwszą kampanię zacząłem, pierwszą tak jakby rundę, czy coś można takiego powiedzieć. I naprawdę mi się strasznie spodobało, ale czekałem 2 tygodnie praktycznie na to, żeby, no dwa, no tydzień, żeby nie grać, aby w kampanię, żeby z wami się wczuć w ten klimat. Tylko na nagraniu, że ja się będę normalnie wczuwać w tą grę na nagraniu. No będziemy grać. Na pewno CS będzie nagrywany i też muszę tutaj zgarnąć chłopaków. Mam tu ekipę, która była ze mną na jednym live'ie. Chłopaków tam ogarnę. Oni tam kumaci w CS-a, więc na pewno będą chcieli na odcineczku być, nagrywać ze mną CS-a. ETS-a. Jeśli ktoś by chciał ETS-a nagrywać, nie wiem, jechać w trasę. Na pewno ktoś z was chce, bo to jest bardziej kategoria taka CS, FS i ETS to bardziej takie gry, w których na pewno każdy z was dobrze się bawi, który lubi, no, coś tak zamieszałem. Ale to u mnie jest norma. I co to jeszcze? ETS. No to jeśli ktoś by chciał w ETS-a sobie w trasę pojechać na multiplayerze, proszę pisać na fanpage'u najlepiej. Co by tutaj tak? Farming. Ogólnie z farminga na pewno będzie odśnieżanie na ciapie. I to chcę taki singla sobie zrobić, tak przedświąteczny wam zrobię, że przed świętami wam wrzucę. Tam będziemy sól rozsypywać albo piasek, no zobaczymy. Bardziej piasek, bo sól to droga jest, a ciapa nie jest taką, wiecie, bogato. Takie nie mamy tyle pieniądzów i w ogóle i to tamto, sramto i wiecie o co chodzi, nie? Więc piasek będziemy ze żwirowni od sąsiada brać.
brać, brać, brać. No, no tak już mniej więcej to, co chciałem, to wam powiedziałem. Z tym komputerem były jaja, długo, długo żeśmy go ogarniali, bo tam, czekajcie, wyłączyłem go. Czekajcie, bo ja tu na padzie ogólnie mam tak wszystko pomieszane, nie? Muszę się nauczyć nowych ustawień, bo to faktycznie oryginalnie jak włączyłem, to miałem wszystko poustawiane. I mówię, na tych się ustawieniach nauczę, bo nie ma sensu... A, dobra. Nie ma sensu od nowa wszystkiego ustawiać, bo to naprawdę jest za dużo zabawy. A też jeszcze mam tu na padzie ustawione otwieranie bram, takich rzeczy. Więc to naprawdę nie chcę nawet tego ruszać, bo przyjemnie mi się gra, aby się parę rzeczy nauczyć, jak to się odpala, co jak, też klawiaturą sobie tutaj pomagam. Ogólnie tak, w święta, na pewno w święta, no już tydzień przed świętami, moi drodzy, no to by trzeba się brać, nie? Też mówię, kurczę, nagram, żeby nic nie było, żeby coś było, a nie nic nie było. Żeby coś było na tym kanale przed tymi świętami, ja postaram się dojść do siebie, jeszcze tam się wykurować i możemy lecieć dalej z nagrywaniem. W święta, na pewno dużo w święta, postaram się ponagrywać różne serie, bardziej takie zimowe też klimaty, żebyśmy w zimę się poczuli. Tam w farmingu postaram się parę map przetestować w zimę. No nie wiem, czasami możecie pisać jakie tematy, no, no ja jestem otwarty. O kurde, mi się ten włączył. Autopilot. No ja jestem otwarty na wszelkie propozycje. Na pewno będzie jakiś live taki dłuższy, nie wiem ile, ale chciałem koło... No chciałem dłuższy, nie mówię ile, bo chciałem 12 godzin, ale nie wiem czy mi to pyknie. Też muszę zobaczyć, odpalić jakiegoś live'a, czy naprawdę ten komputer spisze się dobrze na tych. Na live'ie ogólnie, na ustawieniach, czy to wszystko uciągnie. No i bo chciałem ogólnie nagrać w 60 klatkach, żeby to wszystko było. Czemu ja tu wyłączam? Tu jest pracownik. Dobra, przepraszam bardzo za to. Ale dobra, już prawie mamy pełne. To ja bym proponował coś takiego, nie wiem. Mam nadzieję, że nie ma żadnych ścinek, no, że to fajnie płynnie chodzi. No, od razu przyjemnie, no. Full grafika to już naprawdę inaczej się gra w tego farminga. Będziemy fajnie sobie presować. Takie polskie żniwa, jeśli wam się szeriasz podoba. Bo to zostawcie lajka, łapę w górę na pocieszenie i lecimy z kolejnymi seriami. Też ogólnie serię chciałbym jakąś po sąsiedzku. Chciałem z Karolem nagrywać, no ale on komputer, laptopa chyba zalał, jak się nie mylę, jak dobrze pamiętam, to laptopa zalał i tak nie było, no nie ma jak nagrać, no i nie, no i ładnie, no i ogólnie muszę czekać. Aż on będzie mieć czas, też bym chciał z kimś nagrać, więc moi drodzy, możecie śmiało pisać, kto jest chętny na serię po sąsiedzku i ktoś taki, kto ma czas. Też chciałem tutaj ze znajomym nagrać, ale muszę się z nim skontaktować, co jak, mody naszykować i można pyknąć sobie. Moi drodzy, możecie zobaczyć pięknie Ursus. To jest mój piękny Ursus. Musiałem też przyczepę, bo już drugi raz nagrywam i też musiałem przyczepę zmienić, bo jak nasypałem tutaj na tamtą, to mi tu przez burty wychodziły i nie wiem, jak się ta piczepa spisze. Więc co, lecimy? Ja mam taką propozycję, weźmiemy to, wysypiemy i będziemy po prostu kombinować tym, żeby już zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wszystko wam powiedziałem, że wszystko dokładnie wam wytłumaczyłem, wyjaśniłem bez żadnych mieszań, bo nawet jak nagrywałem ten pierwszy odcinek, no próbowałem pierwszy raz nagrać, to miałem tak, że tu mówiłem o tym, tu taka zawiecha, no teraz staram się tak płynniej mówić. Przejdzie? No przejdzie, spokojnie. No, żeby to jakoś wszystko fajnie miało, ręce i nogi, żeby te odcineczki tak realnie wyglądały, tak żebyśmy się wczuli w ten klimat. No i Bizon stoi. Nie wiem właśnie, jak zrobimy z tym polem. Możecie napisać co i jak, czy tą serię kontynuujemy. Tak mówię, naszykuję sprzęt, wszystko. Będziemy fajnie kontynuować naszą serię nową. Bo naprawdę chcę teraz dużo różnych map przetestować, na dużo różnych map pograć. Bo przedtem mnie to strasznie ograniczało, naprawdę.
A teraz widzicie sami, no Bolusiowa. No powiem wam, że Bolusiowa też ma tam trochę wymagania. Na przykład ja mam tak, ja zauważyłem, że OBS faktycznie mi tu obciąża, że naprawdę OBS psuje całą robotę, bo na przykład full grafikę miałem włączoną, shadery miałem włączone, shadery chyba tak się mówi. I zero ścinek było, nie? Modów nabombane jak byk. I nic się nie ścinało, a tutaj widzicie, czasami, nie wiem właśnie czy teraz jest, ale w tamtym poprzednim materiale, nie wiem czy ustawienia miałem inaczej, czy co. Ale naprawdę, no kurczę, muszę się pobawić aż z tymi ustawieniami, z tym wszystkim. Mam nadzieję, że z czasem to wszystko poustawiam, że wam wszystko będzie tutaj ładnie pasować. Widzicie, moi drodzy, ładnie już skoszone mamy pole. No prawie skoszone, więc moi drodzy, ja bym proponował zrobić tak przerwę. No przerwę, po prostu skończenie odcineczka. Najwyżej jak wam się spodoba, nagram drugi odcineczek. Nie wiem, czy już jedziemy, czy ja sobie to dokończę presowanie. Nie, ja sobie dokończę żniwa, żeby nie przedłużać, żeby z każdego coś zrobić. Na przykład teraz pokosimy. Nie wiem, na przykład czy więcej pól będziemy obrabiać, ja to jeszcze zobaczę. Możecie napisać ogólnie temat na tą serię, jak chcecie, żeby ta seria wyglądała. Bo mówię, nie będę całego pola kości, bo to jest faktycznie dużo, strasznie dużo roboty. A nam się nie opłaca, najwyżej ja sobie to poza odcineczkiem skoszę, więc napiszcie, co byście chcieli. Więc co? Powiedziałem chyba wszystko, tak mniej więcej live, wszystko będziemy testować. Na razie chcę jeszcze dojść do zdrowia. Naprawdę męczarnia jest, można by powiedzieć. A też mówię, nagram coś, żeby potem nie było, że mnie nie ma, że nie nagrywam. I więc, moi drodzy, ja muszę się teraz bujnąć trochę z tym nagrywaniem, bo mam taką, jakby wiecie, no po tej przerwie takie dziwne uczucie, dziwnie się bujnąć mam, nie? A więc co, moi drodzy, ja was dzisiaj żegnam. Dziękuję wam za to, że obejrzeliście do końca. Kto obejrzał do końca, niech napisze żniwa. W nawiasie żniwa, bardzo by było to mile widziane. W komentarzu łapeczka, subskrypcja. Mam nadzieję, że teraz kanał nam się rozwinie, że będziemy więcej gier nagrywać, że to wszystko będzie miało teraz mieć, że to wszystko teraz będzie miało ręce i nogi. Więc moi drodzy, ja was dzisiaj żegnam. Trzymajcie się gorąco i do świąt.